Proszę Państwa, byłem wczoraj w Gdańsku, w Europejskim Centrum Solidarności. Zaproszenie pana prezydenta Adamowicza, kilku innych wójtów prezydentów. Zaproszenie wszyscy otrzymali w województwie pomorskim, czyli ci, którzy są jedną kadencję, dwie kadencje, więcej kadencji. Frekwencja była bardzo wysoka. Szacuję, że było około 80% zaproszonych gości. Nie wszyscy mogli być. Na przykład pan wójt nie mógł być, bo był w Zgierzu i upoważnił mnie do wypowiedzenia się w jego, jak gdyby, również jego upoważnienia. Poprosili mnie trzej włodarze z Kujawsko-Pomorskiego, żeby też mogli w tym wziąć udział. To mój przyjaciel, pan burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski i pan burmistrz Koronowa i pan wójt Cekcyna. Uzyskałem akceptację pana prezydenta Adamowicza i ci trzej włodarze też zostali zaproszeni. Stąd wymiar tego spotkania to było spotkanie prezydentów, wójtów, burmistrzów województwa pomorskiego i również kujawsko-pomorskiego. Spotkanie otworzył pan prezydent Paweł Adamowicz, potem przemawiał pan marszałek Struk, potem kilka innych osób przemawiało. Ja nie zamierzałem przemawiać, bo grono szacowne, cóż tu burmistrz z takiego prowincjonalnego miasta, ja jestem wywołany wręcz tam do wypowiedzi i poszedłem wypowiedzieć się z panem burmistrzem Tadeuszem Kowalskim, bo mamy bardzo zbliżone poglądy w tych tematach. No generalnie my przyjęliśmy apel, który za chwilę państwu odczytam i takie bardzo fajne materiały są. No generalnie chcemy protestować, tak? Te formy protestu będą różne. Szykuje się duża manifestacja w Warszawie na przełomie lutego i marca, być może marca. Sądzę, że to będzie bardzo duża manifestacja, ponieważ takie spotkania odbywają się w tej chwili we wszystkich regionach. Moja wypowiedź dotyczyła dwóch słów kluczy. Powiedziałem, że nam w tej chwili jest potrzebna koordynacja i praca. Dlaczego koordynacja? Jeżeli ten protest uda się połączyć w protest 16 regionów w Polsce w jednym miejscu, czyli koordynacja, to będzie sukces. Natomiast potrzebna jest praca, bo to nie ma być protest wójtów i burmistrzów i prezydentów, tylko my musimy zrealizować pracę u podstaw, pracę organiczną z naszymi wyborcami i przekonać ich do tego, żeby to oni też chcieli wziąć udział w tym proteście, ponieważ proponowane rozwiązania są niekonstytucyjne. Czyli z bardzo dużym naciskiem powiedziałem, że to nie może być protest wójtów, burmistrzów, prezydentów, to musi być protest ludzi, którzy są beneficjentami, którzy są suwerenem dla nas. Są suwerenem dla nas. No i również z tego miejsca zwróciłem się z bardzo podobnym zdaniem, które tutaj wypowiedziałem, że w Chojnicach jest układ i on jest tworzony co 4 lata na wyborach i to tam zabrzmiało dosyć mocno w tym pięknym budynku, który budzi kontrowersje, jeżeli chodzi o elewację, ale jeżeli chodzi o środek, to naprawdę... Tak, jeżeli chodzi o środek, to jest rewelacja, warto odwiedzić. Więc powiedziałem, że co 4 lata tworzymy układ w Chojnicach i to jest układ wyborców i mój. Apel odczytam i Państwu dam treść. Warto go odczytać, ponieważ naprawdę on niesie szereg ciekawych treści. To jest apel wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa pomorskiego z dnia 2 lutego w obronie wolności wyboru i niezależności społeczności lokalnych. My wójtowie, burmistrzowie i prezydenci województwa pomorskiego zebrani w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku jesteśmy zaniepokojeni kolejną próbą psucia państwa przez Prawo i Sprawiedliwość. Uważamy, że 27 lat wolnego państwa polskiego to okres rozwoju gospodarczego, społecznego i instytucjonalnego, jak nigdy wcześniej nie był dany naszej ojczyźnie. Jako społeczeństwo stworzyliśmy nowoczesną infrastrukturę, gospodarkę, reguły społeczne i ramy prawne oparte na Konstytucji z 1997 roku. Fundamentem zmian są zasady państwa prawa, decentralizacji oraz samorządności. Stworzenie samorządów gminnych i oddanie władzy społecznościom lokalnym, które od upadku systemu komunistycznego nareszcie mogły decydować o swoich małych ojczyznach, okazało się jedną z najlepszych reform III RP. To właśnie samorządy terytorialne, w tym samorządy gminne, odpowiadają za dużą część polskiego sukcesu, również dzięki niezwykle skutecznemu w skali europejskiej wykorzystaniu funduszy unijnych. To dzięki nim zmienił się krajobraz polskich miast, miasteczek i wsi. Zmieniły się warunki życia, infrastruktura, dostępność do edukacji, kultury, opieki społecznej. Działania samorządowców nie odbywały się w społecznej próżni. Były możliwe dzięki temu, że cieszyły się poparciem obywateli, manifestowanym co 4 lata przy urnach wyborczych. Oskarżanie nas, samorządowców, o tworzenie klik i układów
jest propagandową próbą odwrócenia procesu pozytywnych zmian przy pomocy aparatu pojęć z arsenału komunistycznej propagandy. Proponowana przez Prawo i Sprawiedliwość zmiana w ordynacji wyborczej jest zaprzeczeniem podstawowej zasady demokratycznego państwa prawa, a w wymiarze praktycznym jest to przede wszystkim brutalne ograniczenie prawa wyboru lokalnym społecznościom przez prewencyjną eliminację najbardziej popularnych kandydatów. Na poziomie gminy czy miasta nie można kupić wyborców rozdawnictwem pieniędzy czy przywilejów. Ich uznanie i poparcie zdobywa się ciężką i skuteczną pracą. Proponowana przez PiS regulacja nie ma nic wspólnego z dobrą zmianą. To tylko otwarcie kolejnego frontu walki o pełnię władzy. To próba zawłaszczenia kompetencji lokalnych wspólnot i ich liderów. Próba odbicia samorządów, tak jak wcześniej odbito Trybunał Konstytucyjny, spółki Skarbu Państwa, a nawet muzea. To również przykład pogardy dla suwerena narodu, który ma być źródłem tej władzy. Jarosław Kaczyński mówi Polakom tak. Jesteście wolni, możecie wybrać na swojego lidera kogo chcecie, pod warunkiem, że to ja ustalę listę kandydatów. Nie zgadzamy się na psucie państwa i pseudoreformy, które serwuje społeczeństwu prezes PiS i jego rząd. Podporządkowując interes narodowy interesowi swojej partii i wizji skrajnie zdecentralizowanego, autorytarnego państwa. Nie zgadzamy się na politykę zemsty, której jedynym celem ma być przekreślenie wszystkiego, co z mozołem zbudowali poprzednicy i eliminacja wszystkich osób publicznych, nie deklarujących poparcia dla obozu rządzącego. Apelujemy do polskich parlamentarzystów o powstrzymanie prezesa PiS przed realizacją jego kolejnych destrukcyjnych dla polskiego państwa pomysłów. Apelujemy do członków lokalnych społeczności w obronie swojej niezależności i konstytucyjnych praw i wolności. I treść tego apelu państwu przekazuję. Proszę bardzo. Tak, może w tą stronę. Gdańsk.pl. Jest na tej stronie internetowej sprawozdanie z tego spotkania. A drugi materiał, który chcę państwu przekazać, jest moim zdaniem bardzo ciekawy. To jest opracowanie tutaj dwóch naukowców, których biografie są na końcu. Zaraz tu państwu przekażę ten materiał, tylko chciałbym króciutko go skomentować. W kontekście prawnym, jak państwo wiecie, mówiłem o tych 1570 wójtach, burmistrzach, prezydentach, którzy nie będą mogli kandydować. U nas jest dwukadencyjność tylko prezydenta RP. I nie jest poddawany w czasie pełnienia funkcji żadnym czynnościom kontrolnym. Natomiast samorządy, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci podlegają nadzorowi rad miast i gmin, wojewodów, jako organów nadzoru prawnego, RIO i CBA. Nie chroni nas żaden immunitet. W tym opracowaniu to jest bardzo szeroko podkreślone. Zdecydowana większość, i to jest opracowanie naukowe, wójtów i burmistrzów i prezydentów jest z komitetów obywatelskich. Czy my nie jesteśmy upartyjnieni? Zdecydowana większość. Jak państwo wiecie, Prawo i Sprawiedliwość chce wprowadzić, zostawić komitety tylko w gminach małych, a w miastach takich jak Chojnice, Tuchola, Czerski i tak dalej, i większych, tylko partie. No to jest podwójna ingerencja. Odstawić na boczny tor i uniemożliwić. No, niesamowita historia, prawda? Gdyby na przykład pan burmistrz Pietrzy chciał kandydować, a ma prawo, tak? To musiałby się do partii zapisać. No. Czyli sytuacja przedziwna, tak? Dłuższa perspektywa budowania rozwoju miasta czy gminy zostanie zastąpiona w pierwszej kadencji chęcią zapewnienia sobie reelekcji, a w drugiej korzystnego dla siebie zakończenia urzędowania w gminie. Czyli w pierwszej kadencji będę się uczył, a w drugiej już mi na niczym nie zależy, bo już nie mam trzeciej. Brak motywacji zupełny. Bardzo ciekawe zestawienie tu jest również. Są miasta i gminy. Zobaczcie państwo, w najmniejszych gminach wieloletni burmistrzowie na drugą kadencję bez konkurentów. To jest właściwie do 20 tysięcy. W miastach takich jak Chojnice to były jednostkowe przypadki. Głównie wygrywali, jeżeli wieloletni wygrywali, to w drugiej turze. Czyli była konkurencja. To nie jest tak, że ktoś się obudował i nie wiadomo, co się tutaj dzieje. Jest rzecz bardzo istotna i ważna, o której chciałbym powiedzieć. Tutaj badaniem objęto 29 krajów Unii Europejskiej i chcę państwu powiedzieć, że dwukadencyjność jest tylko w dwóch krajach. We Włoszech 2 razy po 5 lat i w Portugalii 3 razy 4.
i w niektórych kantonach w Szwajcarii. Ale nigdzie w tych krajach nie wprowadzano dwukadencyjności czy trzykadencyjności do tyłu. Ja jestem zdruzgotany, bo na przykład oglądałem pana wicepremiera Morawieckiego w telewizji jeden na jeden tydzień temu i on opowiadał, że czytał jakiś artykuł, gdzie Niemcy mówią, że w Polsce się nie sprawdzi dwukadencyjność, a u nich się sprawdziła. W Niemczech nie ma nigdzie dwukadencyjności. Są nawet 10-letnie kadencje wójtów i burmistrzów. Mój kolega Gorok Menkes ma 6-letnią kadencję. Czyli jest dwukadencyjność tylko Portugalia i Włochy. I w dwóch krajach na 29 badanych trwa dyskusja o dwukadencyjności, w Albanii i w Chorwacji. Ale nigdzie się nie mówi o tym, żeby to robić w tył. Tak? Także bardzo ciekawe opracowanie. Jeżeli to było opracowanie przygotowane na to spotkanie? Tak, tak. Jeżeli chodzi o poparcie społeczne, to tak. Z badań CBOS wiemy, że samorządy cieszą się stosunkowo wysokim poziomem zaufania, systematycznie na poziomie 50%, znacznie wyższym, a przede wszystkim bardziej stabilnym niż instytucje władzy na poziomie centralnym. To ciekawe, tak? Bo nas chcą reformować władzę na poziomie centralnym w imieniu suwerena, a mają niższy poziom zaufania publicznego. Więc my też proponujemy wtedy referendum, zróbmy w całej Polsce i niech się ludzie wypowiedzą na temat dwukadencyjności w Senacie, w Sejmie. Ja też słyszałem, że Prawo i Sprawiedliwość chce prowadzić dwukadencyjność w szkołach. Bardzo ciekawe rozwiązanie, tak? W szkołach. A dlaczego? No to jest ciekawa rzecz. Nie wiadomo, co będzie ze starostwami, czy będą urzędy rejonowe. Siedzimy na takiej jak gdyby beczce prochu, nie ma żadnych dyskusji i to wywołuje wielkie zaniepokojenie. Odsyłam do tego materiału, również dla Państwa go skierowałem. Bardzo dobry materiał porównawczy. Jeżeli Państwo mogą nieść ten kaganek edukacji do chońskiego społeczeństwa, to nieście, bo ludzie oglądają telewizję, a po prostu politycy kłamią w tej telewizji, tak? Kłamią w tej telewizji. Ludzie myślą, gdybyście zrobili sondaż, to na pewno część chończan myśli, że w Niemczech jest dwukadencyjność. No nie ma w Niemczech, we Francji nie ma, tylko właśnie Portugalia i Włochy. Jestem też autorem takiej wypowiedzi wczoraj o autobusie w kontekście tego protestu, który ma się odbyć w Warszawie. Więc ja uważam, że chcąc protestować nie tylko jako burmistrz, jestem zobowiązany zaprosić do Warszawy mieszkańców, którzy uważają podobnie jak ja. Więc będę na pewno organizował wyjazd grupy mieszkańców. Ja funduję autobus. Ja funduję, nie. Tak, zdecydowanie. A jak będzie więcej chętnych? No to myślę, że się złożą na ten autobus, bo mnie stać na jeden, powiedzmy. Mam bardzo trudną sytuację finansową, co wynika z mojego świadczenia majątkowego, ale jeden autobus ja sfinansuję na pewno. Uważam, że jeżeli każdy z nas pojedzie do Warszawy z przedstawicielami, no bo nie z całym swoim elektoratem, to będzie jakiś wymiar, tak? To jest oczywiście demonstracja pokojowa, my nie chcemy tam nikogo obrażać, natomiast dyskusji, jak Państwo widzą, nie ma żadnej. Wyszedł szef i powiedział, że tak ma być i koniec i to zbada Trybunał Konstytucyjny, a my teraz mamy normalnie pracować. No, poziom zdenerwowania jest olbrzymi. My pracujemy, jak Państwo widzą, bo gdybym ja ograniczał konferencję prasową i swoje działanie do tego wszystkiego, to byłoby trudne. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że ja codziennie rano myślę o panu prezesie Kaczyńskim. Słowo honoru. Jak wstaję i wychodzę, pierwsza moja czynność, oprócz tych fizjologicznych, jest wyjście z psem na spacer, to cały czas myślę o prezesie Kaczyńskim. Ale nie śni się jeszcze. Nie, ale myślę rano. To jest niesamowita historia. Zdjęcia, tak? Ale jeszcze nie ma, Władzie. Nie mam. Zdjęcia nie mam. Pamiętam właśnie, w oczach mam. Dobrze, mówię Państwu prawdę. To jest niesamowita historia. Czekamy na dialog ze strony pana prezesa. Niech przestanie jeździć tylko i spotykać się z PiS-em po Polsce. Niech przyjedzie do Chojnic, spotkać się ze mną. Bardzo chętnie z nim wymienię poglądy. Nie ma żadnego kłopotu. Jesteśmy otwarci. Może pan poseł Mrówczyński zechce podebatować ze mną na temat... A jeszcze nie rozmawialiście na ten temat. Ja jedną rozmowę odbyłem z panem posłem, który uważa, że dwukadencyjność, tak jak mówi prezes, musi być od razu i tak dalej. To powiedziałem, że ludzie wyjdą na ulicę. Ludzie wyjdą na ulicę, bo wyjdą. To nie po to, żeby robić rewolucję i pucz, tak? Jestem od tego daleki, ale musimy zamanifestować, że się na to nie zgadzamy. Tak jak na szereg innych w tej chwili rozwiązań, które się proponuje, tak? Panie burmistrzu, bo tutaj cytując, tak? Nie zgadzamy się na psucie państwa i pseudoreformy. I pan też od początku mówi, że nie popiera tej reformy oświaty. Mimo wszystko nie zdecydowaliście się wcześniej wyjść na ulicę, na przykład w obronie uczniów.
Tu jest sytuacja, wie Pani, troszeczkę inna, ponieważ my jesteśmy organem prowadzącym, który realizuje oświatę na podstawie ustawy o systemie oświaty. I tą ustawę rząd zmienił i ona jest konstytucyjna, to nowe prawo oświatowe. Ja na spotkaniu na przykład w środę mówiłem do rodziców tak, ja Państwa przepraszam za tą reformę, bo ona będzie trudna i ciężka, ale ja jako burmistrz muszę ją zrealizować, bo to jest zadanie powierzone przez Państwo. Natomiast problem tego, czy ja po 20 latach będę mógł kandydować, czy nie, czy prawo działa w tył, to ja się wypowiadam jako obywatel. Tak? Natomiast ja popieram protesty i ZNP. Pomysł Platformy jest spóźniony na referendum. My się jako samorządowcy można tak spóźnić, jak się spóźniło ZNP i Platformą. Po co teraz referendum, jak my już tą reformę robimy? Tak? To jest spóźnione działanie. Natomiast jeżeli ma być jakakolwiek dwukadencyjność, to zróbmy referendum w skali kraju. Dyrektorzy szkół, senatorowie, burmistrzowie i tak na wszystkich poziomach. To zastanówcie się Państwo wtedy w małych gminach, takich na przykład jak Konarzyny, jakie, czy tam będą kandydaci w ogóle, czy nie trzeba będzie łapać... jest problem, tak, małych gmin. Dziwię się, że rząd nie chce się zająć samorządami jednoimiennymi, żeby je połączyć, poszukać oszczędności, nie wiem, w tym kierunku pójść. Dlaczego rząd nie mówi o tym, że moglibyśmy starostę wybrać w wyborach bezpośrednich? Dlaczego nie możemy marszałka wybrać w wyborach bezpośrednich? To taki jakiś wielki problem? Prawda? Dlaczego nie wprowadzimy JOW-ów w wymiarze chociażby Urzędu Marszałkowskiego? Jest niestety centralizacja tego wszystkiego. Ja przeciwko tej centralizacji, przeciwko ograniczeniu swobód demokratycznych protestuję. Jak ja spojrzę w oczy naszym przyjaciołom z Ukrainy, jak oni się dowiedzą, że obywatele nie mogą zgłaszać kandydatów na burmistrzów i wójtów. Oni nas obśmieją. To u nich cały czas funkcjonuje i to jest właśnie źródłem korupcji i źródłem budowania klik. No bo jakaś koteria partyjna będzie mogła zgłaszać kandydatów, a fajny jakiś gościu, nie mówię tutaj oczywiście o sobie, broń Boże, ale jakiś fajny człowiek, który by chciał, no to on będzie musiał się na to partii. Co, wznowimy SLD w Chojnicach, strukturę PSL-u utworzymy, bo Platforma już ma kandydata na burmistrza, PiS już ma, już są gotowi, czekają, prawda? No i co oferują? Niech się wypowiedzą na ten dwukancy, niech wejdą w moją skórę, na boczny tor, wypad i już, nie? No, pan Kaczyński mówi, że przecież ci zdolni się odnajdą w życiu społecznym. Pewnie, że się odnajdę, tak? To nie ma żadnego kłopotu, że się odnajdę. Będę albo taksówkarzem, albo będę grał na akordeonie tutaj na rynku. No, mam różne możliwości. Albo w Hadeku będę kierowcą. No, Mieczysław Sabatowski odchodzi na emeryturę, może w konkursie na MZK wystartuje. No, są różne możliwości. Ale czego bym nie zrobił, to będzie to powiedziane, że to jest działanie w układzie, tak? Czy jestem związany, ograniczony. Nie chciałbym takich ograniczeń. Chciałbym dalej pracować dla miasta. Jest również taki projekt o zlikwidowaniu powiatów. Jest. Mają powstać urzędy rejonowe, tak jak było kiedyś, a kierownicy urzędów rejonowych będą mianowani przez wojewodów. Też ja takie. Jeden z pomysłów PiS jest też zlikwidowanie JOW-u w miastach, które nie są powiatami. Tragedia. Na przykład Chojnicy. Kompletna tragedia. Uważam, że okręgi jednomandatowe się sprawdziły. Ludzie mają kilku kandydatów i wybierają z kilku kandydatów, a listy doprowadzą do tego, że właściwie ci radni będą bardziej anonimowi. Duży błąd. Duży błąd. Czy Pana walka tutaj o brak jednokadencyjności oznacza, że Pan podjął decyzję już 100% o startowaniu? I o tym mówiłem już rok temu, że nie dokończę inwestycji tych dużych typu węzeł, typu deszczówki, typu zachodnia obwodnica i chcąc się wywiązać z moich obietnic, już podjąłem decyzję o kandydowaniu. Taką możliwość mi tutaj pan prezes zabrał na razie, jak słyszę, bo dla mnie pełnią naprawdę te 20 lat, które osiągnę w przyszłym roku, to jest wielkie spełnienie, wielki honor i naprawdę jestem szczęśliwy, że przez dwie dekady będę mógł być burmistrzem, ale jeszcze chciałbym się postawić na D. Panie burmistrzu, czy w Gdańsku też była mowa o powołaniu jakiejś partii, tak? Nie. Tak wprost nie, ale w kuluarach mówiliśmy. To byłaby silna partia. Gdyby wójtowie, burmistrzowie i prezydenci rzeczywiście rozpoczęli tą pracę organiczną i rozmawiali ze swoimi elektoratami i takie utworzenie samorządowej Polski czy czegoś takiego w wymiarze makro, to byłoby bardzo ciekawe rozwiązanie. Ja jestem, znacie moje poglądy, ja byłem w dwóch partiach, już nie chciałbym.
ale jeżeli zmusi mnie okoliczność, to członkiem takiej partii mogę zostać.